Cześć, ja jestem Mateusz i jest ze mną Seweryn. Cześć. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o samochodach autonomicznych i myślę, że na początek zaczniemy sobie od tej przyjemniejszej części, czyli od zalet samochodów autonomicznych. No to będzie odciążenie kierowcy w drodze do pracy. Albo no gdziekolwiek w drodze, bo jednak droga do pracy to zbiera bardzo dużo czasu w ciągu dnia i każda jakby minuta zabrana, urwana z tego byłaby cenna. No i dodatkowo na pewno usprawniłoby to ruch w jakiś sposób. Oczywiście mówimy tu na większą skalę. No tak, z jednej strony masz takie trochę biuro w samochodzie, możesz coś tam już zrobić do pracy, albo nie wiem, kobiety chyba czasem makijaż robią w samochodzie, a tak to nie byłoby żadnego problemu, jak samochód sam by jechał. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki ekonomiczny aspekt samochodów autonomicznych, czyli że obecnie samochody są średnio wykorzystywane przez 4% czasu, a resztę to one po prostu tam gdzieś stoją sobie na parkingu i są kompletnie nieużywane. To oczywiście jest straszna strata, nie tylko miejsca na to, żeby te samochody gdzieś stały, ale też surowców, żeby zostały wyprodukowane, i pieniędzy od osób, które je kupiły. Dlatego myślę, że taka flota samochodów autonomicznych, która jeździłaby po prostu cały czas i byłaby niezależna od czynnika ludzkiego, czyli kierowcy, byłaby świetnym rozwiązaniem i na pewno bardzo usprawniłaby ruch, właśnie dlatego, że z samochodów nie byłoby tak dużo potrzebnych i bardzo dużo przestrzeni miejskiej zostałoby uwolnionej na jakieś, nie wiem, parkany albo jakieś inne parki. Tak, tak. Właśnie kto jeździł po wielkim mieście, to wie, że jest straszny problem z miejscem i gdzieś zaparkować to czasami to jest piekło. Teraz już widać nawet w małych miastach, gdzie tych aut coraz przybywa. Prawie każda osoba ma, jak jest rodzina czteroosobowa, to prawie każdy ma auto swoje i tego miejsca jednak brakuje. A czas do pracy ciągle wzrasta. Mimo budowania jakichś obwodnic, to aut wzrasta, więc no niestety tak. Półgodzinny dojazd do pracy, 5 km, to nie brzmi dobrze. No tak, trochę się to mija z celem, te budowanie nowych dróg i poszerzanie starych. Takim drugim aspektem ważnym, co mi się wydaje, to jest bezpieczeństwo. Czyli że już teraz mamy część samochodów, co jeździ w jakimś tam stopniu autonomicznie. Nie mówię tutaj tylko o Tesli, ale też na przykład o innych amerykańskich firmach jak Waymo, co mają taką flotę taksówek autonomicznych i na każdą przejechaną milę takie samochody mają, czy tam kilometr, jak przeliczyć na nasze jednostki, są dużo rzadziej ulegają wypadkom niż klasyczne samochody, właśnie dlatego, że mamy praktycznie wyeliminowane wszystkie błędy ludzkie. A już teraz jest lepiej bez ludzi, tak? Mniej wypadkowe są, a oprogramowanie ciągle się jest coraz bardziej zaawansowane i też jest coraz lepsze, nie? Tak, tak. Oprogramowanie ciągle się uczy, ciągle zbiera dane i ciągle będzie usprawniało swoje zachowanie. No tak, i właśnie fajną rzeczą jest jeszcze to, że jak masz taką flotę samochodów, to wszystkie dane możesz zbierać, no nie? I potem tworzysz sobie jakąś bazę i możesz swojemu oprogramowaniu tak jakby symulować warunki na drodze, coś mu tam zmieniać, nie wiem, zmieniać światła, dodawać rowerzystów, pieszych i ciągle go uczysz czegoś nowego. Ciągle nabywa tak doświadczenia. Dokładnie, ale jeżeli już poruszyłeś temat jazdy samodzielnej tego auta, no, więc co by zrobiło, co powinno zrobić te auto, jeżeli by miało spowodować wypadek i przejechać na przykład pieszych lub kierowcę, skręcić w drugą stronę, żeby uniknąć tych pieszych, ale wiązałoby się to z uszkodzeniem kierowcy albo śmiercią. Taki dylemat, tak? Mhm. No wiem, że przeciwnicy autonomicznych
elektrycznych samochodów właśnie podnoszą taki argument, że w oprogramowaniu trzeba by było po prostu wycenić, tak jakby czyje życie jest więcej warte, żeby oceniać kogo, jak już trzeba kogoś uszkodzić, to kogo. Tylko myślę, że jest to takie trochę bez sensu, bo z jednej strony jest to naprawdę ułamka procenta przypadków, kiedy coś takiego może zaistnieć, to raz, a dwa, że co w takiej sytuacji człowiek zrobi? No człowiek zachowa się po prostu randomowo, każdy inaczej, więc też wcale człowiek nie zachowa się lepiej, według mnie. I jeszcze trzecia rzecz jest taka, że jak ten samochód sobie pojedzie, to on i tak jest bezpieczniejszy niż i tak będzie mniej wypadków sumarycznie niż jak ludzie kierują samochody. Więc tak czy siak jest to lepsze rozwiązanie niż to, co mamy obecnie. Tak, zgadzam się z tobą, że tak, że liczbowo to tak naprawdę wyjdzie mniej, bo wypadków jest ogrom w dzisiejszych czasach i wiadomo, że nie, czasami wina pieszych, czasami wina kierujących, a czasami wina po prostu atmosferyczna, wiatru albo czegoś. No. I myślę, że to też pozwoliłoby ograniczyć liczbę wypadków na drogach, ale wiadomo, trzeba byłoby to jakoś prawnie napisać, ujednolicić, żeby kupujący nie mieli strachu, że wiadomo, że małe prawdopodobieństwo, ale że gdyby się tak zdarzyło, to że samochód poświęci ich. No tak, jest to takie trochę dziwne w sumie. Ale tak jak mówię, mi się wydaje, że to jest taki ułamek procenta, że nie ma sensu się tym przejmować, przynajmniej na razie. Myślę, że trochę pogadaliśmy o tych zaletach i może warto też dla równowagi powiedzieć coś o wadach. To według mnie taką największą wadą to jest trudność wykonania takiego oprogramowania, żeby ono było bezpieczne i niezawodne. Nawet mimo gromadzenia tych danych zawsze możesz wymyślić jakąś nową sytuację, z którą oprogramowanie będzie sobie musiało poradzić. I też takie samochody autonomiczne mogą być podatne na cyberataki, no nie? Nad kierowcą władzy raczej Tak, nie tak. przejmiesz zdalnie, a nad takim samochodem już tak. No dokładnie. Dlatego myślę, że chociaż to by było skomplikowane, znaczy kto by chciał, a może właśnie by. Myślę, że w każdym bądź razie takich ataków byłoby mało, bo teraz też mogą być ataki na wszystko, co jest związane z komputerem. Wiadomo, że są, ale tak naprawdę ile razy to dotyczy zwykłych ludzi, a ile właśnie jakichś celebrytów albo polityków. No z jednej strony tak, a z drugiej takie zagrożenie też może powodować w Strach społeczeństwie taką niechęć do tego rozwiązania. Tak. No i oprócz tego też same koszty implementacji są drogie, no bo raz, Tak, że tak. stworzenie takiego oprogramowania, a dwa, że samochodu, no to samochody elektryczne i autonomiczne wiemy, że no będą droższe niż te spalinowe, które mamy teraz. Tak. No, ale jakby koszty się dzieliły na paru mieszkańców danego miasta, to każdy był zadowolony. Plus teraz jest popularny model biznesowy subskrypcji i plusem, minusem myślę, że te auta autonomiczne by na tym polegały. No Na tak, subskrypcji. na pewno, bo taka moja wizja miasta w przyszłości to jest właśnie coś takiego, że rodzina posiada jeden samochód na jakieś takie dłuższe wypady i do siebie, który mają cały czas i jest niezawodny, zamiast właśnie tego, że kilku członków rodziny posiada po jednym samochodzie, więc to zmniejszyłoby liczbę samochodów, a na takich dojazdach właśnie do pracy, albo do szkoły, albo do sklepu. To, że właśnie ludzie korzystaliby z tej floty autonomicznych taksówek, które jeżdżą po mieście cały czas. To wydaje mi się, że z punktu widzenia ogółu takie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. No tylko z drugiej strony,
Też ja odczuwam taką niechęć do subskrypcji, bo jakby czuję, że ktoś mnie do tego zmusza i no nie czuję się z tym do końca dobrze. Tak, ja Cię w zupełności rozumiem. Ale mam dla Ciebie takie pytanie, bo pewnie dużo osób zaraz mogłoby Ci zarzucić, a co z taksówkarzami? Przecież tyle osób straci pracę. Co byś na to odpowiedział? Pewno najpierw zauważyłbym to, że to nie stanie się z dnia na dzień, tylko to będzie proces, który będzie trwał latami. Więc po prostu popyt na taksówkarzy będzie malał i naturalnie ten zawód będzie przechodził do lamusa, tak jak na przykład inne zawody, jak robienie beczek, tak albo coś w tym stylu. Dokładnie. Dwa, że tak naprawdę ludzie za każdym razem, jak jest jakaś rewolucja, to podnoszą ten argument. Już chyba od rewolucji przemysłowej, kiedy szwaczki straciły pracę na rzecz maszyn, a tak naprawdę okazuje się, że przez to, że automatyzujemy jedną rzecz, to w 10 innych gałęziach przemysłu nagle potrzeba zupełnie innych zawodów i tych miejsc pracy wcale nie będzie mniej, tylko albo będzie ich więcej, albo będą po prostu trochę inne, może bardziej mniej mechaniczne. Bo mechaniczne rzeczy wiemy, że komputer na pewno dużo łatwiej i szybciej zrobi od nas, ale takie bardziej kreatywne, coś z myśleniem, coś takiego. Więc to jest Dokładnie. dla mnie taki argument trochę no jałowy, Też taki bezsensowny trochę. tak. Też tak uważam. Przecież już tyle już w przeszłości było rewolucji przemysłowych, co zastępowały maszyny ludzi, a jakoś ludzie sobie poznajdowały pracę, znajdowali, a poza tym pracy jest tak naprawdę dla każdego, kto chce pracować, to bez problemu sobie znajdzie pracę. No dokładnie. To teraz ja mam do Ciebie takie pytanie. Kiedy autonomiczne samochody w Polsce staną się czymś takim, staną się czymś, co nie jest niezwykłe, czymś takim po prostu zwyczajnym, że no dobra, po prostu tyle tych samochodów widziałem, że ten mi nie robi różnicy, Tak, tak? No bo rozumiem. nadal wydaje mi się, mam kolegę, który posiada no różne tam samochody i z tego co słyszałem, to wiem, że opowiada, że jak jedzie Teslą, no to nadal ludzie się oglądają, tak? To jest dla nich coś Tak. niezwykłego. Też mi się tak wydaje, że nawet na ulicach nawet większych miast Tesla robi takie poruszenie, więc wypowiadałem się w poprzednim naszym filmie o drukowaniu domów, to powiedziałem bodajże 2030 rok, że będą już przynajmniej tam 20%. No to myślę, że niestety samochody autonomiczne to w Polsce, podkreślę, w Polsce jeszcze to trochę zajmie i obstawiam tak, nie wiem, 2045. Może trochę negatywny wydźwięk. Ale myślę, że nie będzie to tak szybko, plus, no tak uważam. Okej, to ja postawię trochę bardziej optymistyczny bet rzucę. Mi się wydaje, że bliżej 2030-35 już jakimś tam małą częścią rynku będą samochody autonomiczne, ale właśnie nie będą to samochody prywatne, tylko należące do wypożyczalni, bo już teraz mamy jakieś wypożyczalnie samochodów na minuty albo na kilometry, to myślę, że właśnie w Polsce zacznie się to od tego, że takie firmy będą kupowały nie zwykłe samochody, tylko autonomiczne. I takie floty taksówek się będą autonomicznych tworzyć. Widzę, Tak, że rozumiem. powoli kończy nam się czas, więc teraz jakieś takie przemyślenia na koniec. Chciałbyś coś dodać jeszcze? Według mnie autonomiczne samochody to jest bardzo dobra strona, którą byśmy poszli oczywiście w transporcie i żeby stworzyć smart city, które miasta chcą być smart. Musimy do tego dążyć, żeby ten transport jakby ulepszać ciągle, bo jest bardzo niedoskonały i musimy tak zrobić, żeby ten czas na każdym możliwym elemencie zaoszczędzać, gdzie się da. I ludzie teraz chcą wygody, dlatego będzie to też wygodniejsze i
Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobrą stronę idzie ta motoryzacja. A co ty myślisz? Ja mam jeszcze takie na koniec przemyślenie, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, bo relatywnie to w Polsce mamy bardzo dobrze rozwiniętą komunikację miejską, ale jak wiemy, większość rzeczy i innowacji powstaje w Stanach, a tam właśnie komunikacja miejska kuleje, dlatego praktycznie każdy musi mieć samochód, co czasem wyklucza niektóre osoby z niepełnosprawnościami. I właśnie wydaje mi się, że gdyby były takie samochody autonomiczne, które byłyby niezależne od komunikacji miejskiej, to takim osobom na pewno byłoby łatwiej się poruszać i załatwiać jakieś tam swoje sprawy i mogłyby się stać bardzo niezależne, bardziej niezależne. I to mi się wydaje też takim ważnym, ciekawym czynnikiem. I właśnie też tutaj może ten rynek znajdzie taką niszę samochodów autonomicznych, że zacznie taki przyczółek na tym rynku też od osób, które nie mają innej możliwości, aby się poruszać. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę. Pomaga nam to w promocji kanału. Możecie też zostawić komentarz, jakie macie przemyślenia na ten temat. I widzimy się za tydzień. Cześć! Cześć, do zobaczenia.